Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo. Za nami premiera Xboxa One X, którego póki co na tym kanale nie uświadczycie, ale zrobimy sobie taki szybki materiał, żeby fani serii Halo mogli wiedzieć, co ich czeka na właśnie nowej platformie, na takiej platformie półgeneracyjnej powiedzmy. Tak więc, no zajrzyjmy na premierę, zostały przygotowane już pewne gry. Tutaj specjalnie i tak trochę prowokacyjnie jedną ominę i wrócę do niej później. Ale cóż, największą grą, najważniejszą grą, jaka była tutaj do poprawki, to było Halo 5. Nie to, żeby gra jakoś potrzebowała poprawek, ale no wiecie, to był największy potencjał. To jest jedyna prawdziwa, duża, pełnoprawna odsłona Halo na Xboxie One. No i tutaj mamy liczne usprawnienia, ponoć gra wygląda fenomenalnie, wszyscy to potwierdzają jak jeden mąż. No mamy tu oczywiście rozdzielczość 4K, stałe utrzymane 60 klatek na sekundę, to od jakiegoś czasu ma być standard w serii Halo, tak więc nie mogło być inaczej. Szybsze czasy ładowania i ogólnie no gra jest ładniejsza i zaliczyła duży skok. No już teraz, już poprzednia wersja to było coś, czym można się było chwalić na Xboxie One, a teraz ponoć jest jeszcze lepiej, no i jest to dostępne już w tej chwili. No jeżeli czymś promować, to między innymi takimi grami. Ulepszenia dostało też Halo Wars 2. Tutaj oczywiście nie mam, że było to trochę prostsze, bo istniała ładniejsza wersja na PC, która obsługiwała większe rozdzielczości, a już wersja na Xboxa One S, tego białego, tego takiego wiecie, z brzydką płytą chłodniczą, już miała HDR, a więc jakoś to wszystko sobie zmiksowano i wypuszczono na Xboxa One X. Mamy więc bardzo ładną strategię, wychodzącą w 4K, z bardzo ładnymi kolorkami, wyglądającą po prostu pieruńsko dobrze. Teraz przejdziemy na tym, co zapowiedziano na przyszłość. Jeszcze nie wiemy kiedy. Jest taka wielka plama na Honorze, która się nazywa Master Chief Collection. Ja jestem tym produktem osobiście naprawdę zachwycony, to jest coś, co każdy fan Halo musi mieć, każdy, kto ma Xboxa One X też musi mieć i po prostu jakiś taki musowy pakiet naprawdę świetnych gier, które no, zawierają w sobie kawał historii w ogóle grania na konsolach. Ale no, musimy się umówić, że Master Chief Collection jest taką plamą na honorze, jest czymś takim, czego dziś Free for Free się wstydzi, tak samo jak, nie wiem, EA się wstydzi Andromedy. Wiecie, jak to wychodziło, ile gracze to ugrali, był ten hype, było podniecenie i wszyscy grali, jedni mieli problemy, drudzy nie, ale z czasem no jakby problemy stały się faktem, czymś, z czym nie da się dyskutować, no i jest taki pewien niesmak. I się okazuje, że gra cały czas ma problemy, które zostaną naprawione przy okazji jakiejś łatki w 2018 na Xboxa One X. Jeszcze nie wiemy, jak to będzie wszystko wyglądać, jakie będą poprawki, jakie rozdzielczości, czy będzie HDR i tak dalej. No spodziewamy się, że tak, no ale przede wszystkim mają być pewnego rodzaju patche i coś, co no się okazuje, że wiecie, taki pakiecik starszych gier z poprzedniej generacji i jeszcze poprzedniej generacji, no trzeba było tak potężną konsolę jak Xbox One X, żeby ostatecznie to doszlifować, no bo mamy taki komunikat, że zrąbali sprawę, do dziś to jest nie do końca poprawione, a zostanie to poprawione właśnie dzięki Xboxowi One X. Był chyba jakiś problem na etapie produkcji z tą grą i domyślam się, że nie wszystko poszło po myśli autorów. Pewnie jakieś tam kompromisy musiały być po drodze przy produkcji, no i jest właśnie taki problem, o którym tutaj nie wspominałem, bo w sumie dla mnie Master Chief Collection to już jest zamknięty temat. No i dobra, teraz wracamy do pewnego tematu, który porzuciłem. Jest dostępna jeszcze jedna aktualizacja dla jeszcze jednej gry i jest to Halo 3. Tak, jest kilka gier z poprzedniej generacji konsol, które są wstecznie kompatybilne, które też dostały poprawki graficzne. No, wszystko tutaj się rozchodzi o trochę lepszy wygląd, tutaj bardziej w kategorii rozdziałki i płynności chodzenia niż jakieś naprawdę siedzenia i poprawiania tam tekstur czy efektów graficznych, ale zabawne, że stało się coś takiego. No i mamy tutaj pakiecik gier zaprezentowanych, które mają być poprawione pod Xboxa One X i życzę absolutnie powodzenia wszystkim, którzy będą tego szukać. I to jest zabawne, że Microsoft postanowił czymś takim się też zareklamować, no ale wiadomo, na dziesięciolecie Halo 3 wszystko jest dozwolone, tak więc wszyscy użytkownicy Xboxa One X, grajcie w dziesięcioletnią grę na swoich maszynkach za 2000 zł.
Z mojej strony to tyle. Wypatrujemy... czego wypatrujemy? Wypatrujemy jakichś zapowiedzi ze świata Halo, nowych gier, może szóstki. Będziemy tu na pewno gadać o tym, czego oczekujemy. No i spoglądamy, no niektórzy tutaj w tym ja, patrzymy zazdrośnie na niektórych użytkowników Xboxa One X, no ale to jest coś na pewno do nadrobienia gdzieś w nadchodzących miesiącach. Teraz dzięki wielkie za uwagę, widzimy się w następnych odcinkach, cześć!